No misję na to, kto wypełnia misję, ludzie, jacyś pionierzy, jacyś wielcy, jacyś bieli, ludzie święci. No to misja, jeżeli ma być związana z Ewangelią, no to chyba tylko świadkowie Jehowy, bo ja tu nie widzę, żeby i katolicy nas poczytali Biblię, nie mówiąc wprost, bo... Dlatego podziwiam to, co matka Teresa z Kalkuty do swoich ostatnich chwil posługiwała drugiemu człowiekowi. Ale powiem, że my w naszych tutaj środowiskach możemy dużo zrobić dla drugiego człowieka, bo tutaj Jan Paweł Święty powiedział, że człowiek jest... Wartość człowieka mierzy się tym, ile daje siebie dla drugiego człowieka. I powiem, że jakoś tak mi się wydaje, że to moje życie jakoś tak wypełniam, że gdy mi przyszło umierać, to chyba bym go nie żałowała, nie uważałabym, że zmarnowałam. No może tam Warszawa. Mówią, że to nasze miasto jest. Warszawa. Zima z mrozkiem i jeszcze nie wiadomo z kim. Tańczyć twista. Proszę Państwa, tutaj bank ING się reklamuje, że wesprzyj bank ING, poprzyj nas, a my wygramy. A niby dlaczego mielibyśmy wspierać bank ING? Znaczy nie, M-Bank. No ale to na jedno wychodzi, bo ja tutaj podałam przykład trzech banków, które są do dupy, czyli tak, ING, M-Bank i jeszcze i Millennium. Dlaczego? Dlatego, że jak Państwo będziecie środki swoje przeznaczały, może z wypłaty na bank euro, to bank euro da Wam od razu wsparcie, pożyczkę, a te inne banki nie. Do tych trzech banków, czyli ING, Millennium i M-Bank, M-Bank się pcha tutaj do jakiejś nagrody, no to jeszcze można dołączyć bank Deutsche Bank, też dziadostwo, Getting Bank, też dziadostwo, Alior Bank, też dziadostwo, no i jeszcze inne, które być może dają różne zapomogi, wsparcia, pożyczki, takim weteranom, proszę Państwa, jako komuchom, którzy służyli jako agenci, jak Wałęsa, na przykład, i dostawali potem 8 tysięcy, ale niestety zabrano im i dostają 2 tysiące. No to więc tacy, jak się zwrócą do takich banków, no to dostaną 2 tysiące, 4 tysiące, może i 10 tysięcy pożyczki, no bo oni wciąż tym wnukom chcą dawać. Wciąż tych wnuków chcą opłacać. Wnuków. No bo dziad rozdaje, bo on nie rozumie, że sam musi sobie komputer kupić, laptop, tablet, tylko rozdaje. Oni znają życiorysy gwiazd, a nie znają swoich problemów środowiska i się tym za bardzo nie przyznali, bywają tacy, że ani tam zwierzęciu nie pomogą. I tak się można zapytać, czy takie czytanie takich tego typu artykułów, czy to nas napełnia, kiedy my zamykamy taką gazetę, z czym my potem zostajemy? Czy to nic. No, tak no, jakby to chodzi właśnie.
Zostałam w błocie. O to chodzi, nie? I to nas tak żyjemy się dalej tacy puści, a więc taki zapychacz czasu, a potem w życie idziemy dalej puści. To gdzieś nic nam nie daje na przyszłość. Takie byle jakie lektury, tak, byle jakie rozmowy. Ja nawet te katolickie, jak kupuję, to nawet zaległe czytam, bo nie mam kiedy, bo również z koleżankami prowadzimy świetlice przy parafii dla dzieci partii katolickiej raz w tygodniu i czasem wyjeżdżamy również z nimi na różne wycieczki i jesteśmy naprawdę potrzebne tym dzieciom. Chłopczyk taki, rodzina tam, mama ich opuściła, to tak chciałam do kościoła, bo tatuś nie mógł ich wcześniej odebrać. Umówiłam się, że po 19 dopiero ich zaprowadzę do domu. No to on się pyta mi, a ani chrzczeni jeszcze nie byli, pyta się na tabernakulum, co to jest, potem klęcznik, co to jest, hostia, wszystko mu wytłumaczyłam. A on się tak czuł siostrą chwilę temu starszą, bo młodsza była taka cichutka jesień. I było, już msza była i ksiądz mówi, podajcie sobie ręce. A on tak wziął łokcie i mówi, o, ja jej nie podam. Ale za chwilę, bo ja mu mówię, pójdziesz kiedyś do komunii, do spowiedzi i musi się spowiadać z tego, że siostrze dokuczasz. Ale za pierwszym razem to ty się nie poprawisz na pewno i drugi raz się musi z tego wyspowiadać, ale wtedy już ksiądz ci pomoże. Jak mam Pani Bernadino, już postępować? To troszkę chcę już tak do puenty doprowadzić, bo rozumiemy, o co chodzi, a chcemy dać też czas, możliwość głosu innym naszym słuchaczom. Dziękuję Pani Bernadino za to świadectwo. To jest pięknie móc powiedzieć, tak jak Pani powiedziała, że nie żałuje swojego życia. To nie chodzi o pychę, tylko chodzi o to, żeby Bogu oddać chwałę. Tak, i dlatego ja mówię, zawsze tak postępuję, nawet jak przykrego by miała coś komuś powiedzieć, to mu się zaraz przedstawia, a gdybym Panu Jezusowi to powiedziała, bo ja uważam, że drugi człowiek to jest tak jak Pan Jezus, żeby mu nie zrobić krzywdy. No jak sam on tak powiedział, cokolwiek uczyniliście, jednemu z najmniejszych mnieście uczynili. Pani Bernadino, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Boże, pozdrawiam. Dobrej nocy, życzę z Panem Bogiem. Radio Maryja, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Halo? Halo, tak, witam serdecznie, tylko proszę o wyłączenie radia. Dobrze? Radio Maryja, dobrze. Halo, halo, czy już jesteśmy? Czy się słyszymy? Proszę wyłączyć radio. Proszę Państwa, bardzo proszę, kiedy dzwonimy do Radia Maryja, wyłączamy radio. Jak żyć, żeby... Drodzy, dzisiaj w świecie, kiedy mamy dużo takiej prowizorki, tak to nazwijmy, nieraz mamy wrażenie, że ktoś żyje na pewno, żyje z myślą, że wszystko będzie na jutro. To, co będzie ważne, to będzie jutro. Od spychanie na później gdzieś. Gdzie kochamy na pewno. Ile przecież jest różnych związków, jak to nazwać, no życia bez ślubu, krótko mówiąc. Taka sprawdzamy się, mówi młodzież, tak? Kochamy na próbę, bo nie ufamy. Skąd tyle nieufności w nas? Skąd właśnie brać tę nadzieję, która pozwoli zaufać i pójść, żyć nie na próbę, kochać nie na próbę, żeby móc dobrze też i umrzeć. Bo to jest bardzo ważny moment naszego życia też i śmierć. Jak to jest? Co się dzieje w nas, jeśli do tego jesteśmy zdolni? O tym dzisiaj rozmawiamy, drodzy Państwo, i proszę o telefony. Witam serdecznie, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani. Barbara z Zielonej Góry dzwoni. Witam Pani Barbara. Proszę ojca Witolda, ja mam bardzo serdeczną prośbę. Proszę powtórzyć jeszcze ten wierszyk, który ojciec, jeżeli w jakimś tam momencie, bo ja chciałam nagrać, bo taki piękny, telefonu nie miałam przy sobie. Ja przepraszam, że akurat nie mówię na ten może temat. Może potem gdzieś za jakiś czas, dobrze? Bo teraz mamy telefony, Pani Barbara, tak, dobrze? Tak. A potem
Mam nadzieję, że tam gdzieś... Jeżeli można, to bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże, ja przez 19 lat, to ja nie wiem, chyba ze dwa razy się dodzwoniłam do radia i tak... No to Pani Barbaro, to proszę tak szybko się nie rozłączać od razu z Radiem Maryja, skoro Pani po raz drugi po tylu latach. A ja proszę Ojca, no ja po prostu, no nie wiem, co mam w tej chwili mówić, bo ja od początku nie słuchałam radia. No mówimy pani Barbaro na temat... No to trzeba słuchać. Dobrze przeżyć. No na dane. Myśli, że Bóg ją wynagrodzi. Jak umieć dobrych wyborów, jak umieć zaufać Panu Bogu, jak żyć, żeby powiedzieć potem, dobrze przeżyłam swoje życie. Jak to jest? Ja ty moja. To nie wychodzi mi tak, jak powinno być, bo w życiu bywają różne sytuacje, to bardzo trudne chwile, ale bywały momenty, kiedy dostaliśmy do żywego ruszańca, do apostolstwa Matki Bożej Dobrej Śmierci. Staram się modlić za mój nami codziennie. Staram się modlić za cały kościół. Ja wiem, że modlitwa, Polska, umówna to są najważniejsze dobre uczynki, jeżeli się nie mylę, bo tak, myślę, że tak jest. A Pani Barbaro, a jak w Waszej rodzinie, tak pytam, oczywiście proszę tam bez szczegółów, bo to są sprawy bardzo osobiste. Tak. Jak wygląda takie przekazywanie dzieciom, wnukom, Pani mówi też, nie, są dzieci z wnuki, przekazywanie im takiej ufności w Boga, nadziei, że no jest trudno, tak? Są burze życiowe, ale wchodzę, żyję pełnią wiary. Próbuję na co dzień żyć zgodnie z moją wiarą. Jak to wygląda w Waszej rodzinie? Po prostu dzieci widziały, że po prostu wchodzimy do kościoła. Ja dzieciom przekazywałam swoją wiarę. Dzieci są w sakramentalnych małżeństwach też. I przekazują też tą swoją wiarę i chodzimy do kościoła, także wszyscy, także no nie jest taka sytuacja, że jesteśmy gdzieś tak bardzo daleko od Pana Boga, tak? No ja nie wiem, jak przekazywałam, ja się dużo modlę, dzieci też widzą, dzieci, mój małżonek i wnuki i spotykamy się na uroczystościach, na święta, teraz przede wszystkim spotykamy się u naszej córki, bo oni zbudowali sobie dom i tam właśnie na takie uroczystości, jak na Boże Narodzenie, na Kochanie. To jest takie naturalne, takie bardzo normalne. Naturalne, tak. Spotykamy się z okazji właśnie naszych rocznic, imieni, urodzin. I tak staramy się przekazywać właśnie to, ja dzieciom właśnie mówię, że bez Boga. Bo bywały takie sytuacje, że na przykład dziecko do mnie mówi, że to ma, a ja mówię tak, to masz, czego byś nie otrzymała, czy czego byś nie otrzymał. Wszystko mamy od Pana Boga. I życie, i zdrowie, i talenty, i zdolności. I po prostu ja tak przekazywałam tą wiarę dzieciom, bo wiem, że to wszystko, co mamy, to mamy od Pana Boga. I te trudne chwile, bo kiedyś to nie wiedziałam, co to znaczy, że łaskę mieć od Pana Boga, ale wszystko, co jest w życiu, to jest łaską od Boga. Czy było tak, Pani Barbaro? Myślałam, że te przykrości, że jakieś takie trudne chwile, że to właśnie, że nie pochodzi od Pana Boga, to wszystko jest od Pana Boga. I tak ja mówię, że gdyby nie to Radio Maryja, bo ponad 20 lat słucham tego radia, modlę się i przecież zaczyna się już o godzinie za 15:06 modlitwą. Przecież moje dzieci wiedzą, że one też uważam, że słuchają. Mam wspaniałe wnuki i naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Jak to się mówi, że las rośnie powoli i to, co piękne, to, co trwałe, tak, w ciszy rośnie. I tak jak Pani mówi, bardzo zwyczajnie się wszystko odbywa w Waszej rodzinie. Tak, tak. Chociaż proszę Ojca, muszę powiedzieć, jest taka sytuacja, że ja też bardzo proszę o modlitwę za moją rodzinę. Jest taka sytuacja, nie, tak jak ojciec Witold powiedział, że nie wszystko można powiedzieć na antenie, bo różnie to może być, tak? Bo właśnie czytałam, nie wiem, którego
ze świętych, że nie można właśnie nic złego mówić o swojej rodzinie. Tak, modlić się. To jest najgorszy grzech właśnie, że jeżeli ktoś mówi coś złego o swojej rodzinie. Dlatego jeżeli na przykład się dzielę też jakimś dobrem z koleżankami, to staram się mówić, że bo na przykład ktoś tam powiedział coś tam złego, się zachował czy dobrze. Jeżeli coś złego powiedział, to nie mówię osobowo, bo wiem, że to jest odmowa czy oszczerstwo, nawet może być, jeżeli od kogoś coś usłyszałam. Więc dlatego jeżeli się mówi do kogoś właśnie, to trzeba mówić bezosobowo. Wtedy nie jest grzechem, tak? Na przykład plotka, czy tam może oszczerstwo. Mówimy o problemie, a nie o osobie. Tak, tak, a nie o osobie. Żeby nie mówić o osobie. Bo właśnie, bo to jest po prostu grzechem, no i za to kiedyś czym powiem, musimy odpowiedzieć, tak? Także proszę Ojca, gdyby nie Radio Maria, no to ja nie wyobrażam sobie. Dla mnie, przecież pamiętam, że z naszymi wnukami pojechaliśmy na strefę z Bogiem. To było do nowego kościoła. To jest po raz pierwszy. Ponieważ ja należałam do Żywego Różańca, do Odnowy w Duchu Świętym i tak jakoś się złożyło, że mieliśmy katechezę, bo w ogóle dzień zaczynaliśmy od mszy świętej z naszymi wnukami, z moim małżonkiem i później mieliśmy śniadanie, było później było grupy dzielenia, że czytaliśmy Pismo Święte, codziennie tak było. To było tak piękne, jestem bardzo wzruszona w tym momencie, ale dla mnie to były naprawdę bardzo piękne te chwile. Odnawialiśmy swoje właśnie małżeństwo, śluby małżeńskie. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś właśnie pan Jacek Pulikowski przyjechał do nas z Poznania i miał taką katechezę. I tak mówi, ponieważ ja byłam też taka właściwie zielona w tym, taka zielona kolokwialnie mówiąc, a pan Jacek Pulikowski zapytał, właśnie byliśmy, to był taki namiot dzielenia i czytał Pismo Święte i była taka katecheza i pyta się, kto dla Państwa jest największym autorytetem. A ja tutaj widzę, że jest cisza, nie wiem, dość długi okres czasu. A ja mówię, panie profesorze czy panie doktorze, mówię, dla mnie największym autorytetem to jest Jan Paweł II, bo jeszcze nie był świętym wtedy, bo to było już masę lat temu. I mówię, największym autorytetem był jeszcze prymas tysiąclecia, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. I po chwili właśnie pan doktor Jacek włączył właśnie jakieś tam płyty i były głos Jana Pawła II, jeszcze wtedy papieża i kardynała Stefana Wyszyńskiego. No dla mnie byli największym autorytetem, tak. Takim moralnym. Tak, tak to było, także to życie no jest bardzo wiele wątków. To i trudne takie sytuacje, ale zawsze rozmawiam z Panem Bogiem, rozmawiam z Jezusem, rozmawiam z Maryją i to wszystko oddaję Panu Bogu, z czym nie mogę sobie poradzić, bo też bywały bardzo trudne chwile w naszym życiu, ale wiem, że... Ale była że tak ta prostu, nadzieja, była, tak. Miało być, że jest nadzieja, bo bez nadziei nie można żyć po prostu. Tak, właśnie o tej nadziei dzisiaj tak. Mówimy, że ktoś... Tak jak pani mówi, podejmuje trudne sytuacje, ufnie, nie rozumie, nie wiem, jak to się skończy, tak, jak to tak, będzie, ale ufam. Tak. Ufam, tak właśnie, tak bardzo właśnie często modlę się na gorąco do Miłosierdzia Bożego, staram się codziennie modlić, chociaż dzisiaj akurat tak było, że nie było mi w domu, byłam przed Najświętszym Sakramentem, też chyba ze 2 godziny adorowałam u nas ten Najświętszy Sakrament w Konkatedrze i proszę sobie wyobrazić, że no akurat dzisiaj nie odmawiałam gorąco do Miłosierdzia Bożego, ale ja należę do Żywego Różańca, więc codziennie odmawiam różanie. Staram się odmawiać z rodziną Radia Maria i gorąco też odmawiać o godzinie 15. No i... Dziękuję bardzo, pani doktor. Niekiedy we mszy świętej też uczestniczę i też bardzo często właśnie rano. Także z naszej świątyni, tej Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelii, ja przybyłam też, odwiedziłam w tamtym roku, myśmy z Rzymką odwiedziliśmy. Jest przepiękna, tego się nie da, na przykład jak oglądam w telewizji, to nie jest to, bo to trzeba po prostu tam być autentycznie, fizycznie w tamtej świątyni. Zapraszamy Maria, jeszcze do powrotu. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję, proszę Ojca,
Ojciec jest tak wspaniały, naprawdę. No, proszę. W ogóle wszyscy ojcowie jesteście wspaniali. Niech Pan Bóg błogosławi na każdą chwilę życia w tym roku 2018. Błogosławionego tego roku. Pełnego miłości, radości i pokoju. Już samych przyjaciół życzę. Z całego serca. Wzajemnie. Bóg zapłać serdecznie. Z Panem Bogiem. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Bogiem. Drodzy Państwo, nasze życie, nadzieja. Skąd czerpać nadzieję, żeby umieć prawdziwie żyć, żeby nie żyć na niby, żeby nie żyć na próbę? Jak to nieraz nam grozi taka właśnie pokusa? Co jest w człowieku wewnątrz, że jest zdolny do podejmowania takich decyzji jak klęka, tak to nazwijmy, jak tych właśnie ludzi wierzących. Co takiego w nas jest? Jak do takiej decyzji dorasta, że ktoś wchodzi w sytuację, gdzie mówi: Boże, ja to nie ufam. Wiem, że trzeba wierzyć, że tak to warto. Drodzy Państwo, przypomnę jeszcze pani Barbary, pamiętam, że mam jeszcze chwilkę, ten wiersz księdza Jerzego Szymika. Cieszę się, że też się pan Barbarze spodobał. Ile trzeba połamać kwiatów, żeby zrobić bukiet? Ile razy trzeba umierać, żeby zacząć żyć? Ile razy trzeba zaczynać, żeby nareszcie skończyć? Ile razy trzeba rozpaczać, żeby się pokryć zielenią? Ile razy trzeba zasypiać, żeby się obudzić po tamtej stronie marzeń? Ile razy trzeba płakać, żeby się zebrało łez na jeden uśmiech? Ile trzeba popełnić zdrad, żeby pojąć, czym jest wierność? Ile par nóg trzeba zniszczyć, żeby nauczyć się czuć? Ile poronia, żeby się coś narodziło? Proszę Państwa, do telefonu 14 minut po pierwszej. Za to, co masz. Przestań, dziadek, przestań. Pięć. Bo to też trzeba bardzo wyraźnie rozwijać.